Cześć, ja nazywam się Bartek, a dzisiaj mój krótki komentarz do PZU i do ostatnich informacji odnoszących się właśnie do PZU i jednocześnie do PKO BP dotyczących przejęcia przez te dwa podmioty kawałka PKN Orlenu od Skarbu Państwa. W naszej grupie pojawił się post, w którym ten autor Krzysztof pisał, że PZU nurkuje, a Bartek będzie miał ciężki orzech do zgryzienia w swojej analizie, więc żeby ten ciężki orzech już sobie zdjąć z głowy, no to od razu opowiem, co na ten temat sądzę i dlaczego tak się stało. Obie spółki mają kupić po 2,26% akcji spółki PKN Orlen, na które wydadzą obie znowu dokładnie taką samą kwotę, 756 milionów 201 tysięcy złotych z groszami. No i pytanie oczywiście, jakie się pojawia, to dlaczego tak się dzieje? Jeszcze przejdźmy do raportu PKO BP, no i tutaj dokładnie 14 milionów 161 tysięcy akcji, które będą stanowiły dokładnie ten sam pakiet, jaki kupuje PZU. Biorąc pod uwagę kurs, znaczy cenę, jaką spółki zapłaciły za akcję, to jest 53,40 zł. No i patrząc na kurs bez PKN-u, no nie wygląda to jakoś super fantastycznie. Jasne, w ostatnich latach tylko rok 2020 pozwalał kupić akcję PKN-u po niższej cenie niż ta, jaką zapłaciły obie spółki. Natomiast no patrząc na lata nawet 15 i 16 i wcześniej, no widzimy, że te ceny, które można było uzyskać za akcje Orlenu, byłyby dużo, dużo lepsze. No więc pytanie, dlaczego tak się dzieje? Możemy zerknąć na przykład do gazety Giełdy Parkiet, która donosi, że konieczność kupienia tych akcji wiąże się z faktem, że po połączeniu PKN-u i PGNiG-e Skarb Państwa przekroczyłby w tej spółce 50%. No i teraz, jak donosi nam tutaj gazeta Giełdy Parkiet, gdyby do tego doszło, a Skarb Państwa nie ograniczyłby swojego zaangażowania, wówczas musiałby ogłosić wezwanie na pozostałe akcje Orlenu. Na podstawie przepisów, które zostały wprowadzone w życie 30 maja 2022 roku, okazuje się, że obowiązek ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej ma się aktualizować w przypadku przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów. A więc okazuje się, że gdyby Skarb Państwa nie sprzedał swoim spółkom zależnym prawie 5% akcji, musiałby niestety, tak jak pisze Parkiet, dokonać wezwania na zapisywanie się na sprzedaż lub zamianę akcji. No i oczywiście wydać pieniądze, których nie ma. Przyglądając się temu, jakie były wyniki tych spółek, widzimy, że za ostatni kwartał PKO BP zarobił 1,416 milionów złotych, a więc około połowę tej kwoty będzie musiała spółka wydać na zakup akcji PKN-u, no a z kolei PZU osiągnął zysk netto w ostatnim ostatnim kwartale na poziomie 1,258 milionów złotych, więc jest to trochę powyżej jego połowy zysku kwartalnego tej spółki. Nie jest to moim zdaniem w żaden sposób korzystne dla akcjonariuszy. Cena nie jest wybitnie interesująca. Skarb Państwa próbuje w magiczny sposób przekładać pieniądze z jednej kieszeni do drugiej. To, co zasługuje moim zdaniem na szczególne potępienie, to fakt, że urzędy skarbowe bardzo dociskają przedsiębiorców. Jeżeli ci starają się wykonać jakąkolwiek, nawet legalną optymalizację, to zaczynają się schody, kłopoty i problemy. Natomiast Skarb Państwa wykonuje tutaj bardzo no, nieciekawe, nieprzyjemne ruchy kosztem akcjonariuszy mniejszościowych, no i próbuje w ten sposób ułatwić sobie czy zmniejszyć swoje zobowiązania. Więc po raz kolejny w Polsce niestety okazuje się, że prawo działa dla jednych, a dla drugich już nie. No i tym smutnym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnym nagraniu.